No to zaczynamy. Misja jest prosta. Musimy dojść do miejscówki, która się nazywa PIT, czyli Pit. I on jest tutaj. Czyli w sumie właściwie nie ma co kombinować, idziemy tam z buta. Myśmy już tam byli na początku. To było takie miejsce, gdzie było dużo takich strażników mocniejszych. Ogólnie obwarowane wysokim murem. Najprawdopodobniej jakaś kopalnia, bo tam stały takie wielkie samochody. Więc zobaczymy, jak tam jest w środku. Aha, muszę się wody napić, bo. Będzie git. Będzie git. No, zobaczymy, co tam jest. Nie wiem, na jakim etapie gry jestem zupełnie. Zapytałbym was. Może ktoś na YouTubie z oglądających będzie kojarzył. No, trochę godzin już gramy, trochę tych misji zrobiliśmy, tak? Ale ile tego jest w całej grze, nie mam pojęcia. Ty, ale tego to tu nie było przecież. A nie, to. A bo ja tutaj. O Jezu, dobra, okej. Dobra, wiecie na czym polega problem? Że ja myślałem, że jestem w tej bazie na dole, a jestem w tej bazie na północy i tu zupełnie inna droga jest. Ale to nic, no. 1000 metrów to nie jest tak dużo. Wczoraj w ogóle, jak kończyłem streama, to powiedziałem, że idę z buta na siłownię. Że wpadłem na pomysł, jak więcej kroków dziennie robić. I powiem wam, że naprawdę nie było źle. Trochę mi uszka zmarzły, na pewno czapeczkę wezmę następnym razem, ale ogólnie takie przejście było całkiem dobre. Nie wiem, nie rozchorowałem się ani nic, bo się bałem, że wiecie, że jak wyjdę wieczorem z siłowni, się tam nigdy prysznica nie chcę brać. Mam taką bluzę siłowniową, więc jakbym się spocił, to jeszcze w nią. No, ale się bałem, że wyjdę z siłowni, wiecie, i będę po prostu chory. Ale jakoś nie bardzo, widocznie w porządku. No i sam ten spacer nie był jakiś taki, no nie wiem, wyczerpujący ani nic. Zrobiłem tak około 2500 kroków w jedną stronę, nie wiem ile tam jest. Na Google pokazywało, że 25 minut, ale to tak aż taki długi spacer nie był. Czuć klimat sztakera. Czy takie se jednak? Nie, no czuć klimat sztakery to jest, wiecie, też. Sztaker to jest życie, to jest Metro Exodus, nie? Kto całą fabułę przeszedł? No. Nie no, nie przeszedłem jeszcze całej fabuły. Nie mówiąc o tym, że tu jest dużo w ogóle jakichś zadań pobocznych. Zauważcie, że ci NPC, którzy są w bazach, z którymi już wielokrotnie rozmawialiśmy, mają możliwość dawania nam dodatkowych questów, czego my nie robimy. Jezu, brodaty, ty znów szkalujesz. Czemu obrażasz metro i jeszcze kłamiesz? Wcale autorzy nie powiedzieli, że. Autorzy metra nie powiedzieli, że się mają klienci walić, tylko jeden twórca coś na forum palnął. To tak jak na przykład. No nie wiem, ktoś by. Dawidek na przykład na Jaroku by powiedział, że normalnie, no co on by mógł powiedzieć? Że szczepionki nie działają, nie? No i tu nagle by było, o, brodaty jest głupi, bo Jarok powiedział, że szczepionki nie działają. I co ty wtedy na to, powiedz mi, broda? Efekt domina wtedy to jest dla ciebie, tak? No nie powiedziałbym, żeby to był efekt domina, no. Trzeba czytać ze zrozumieniem i nie powielać głupot. Po prostu. No, 300 metrów musimy się, kurde, do. Patrzcie, jaki mamy młot potężny. To jest tak zwany młot z palnikami. Czy ja czytałem metro? Nie, nie czytałem. Wiecie co, jeździłem metrem. No i mapę czytałem metra. Jeździłem metrem w Paryżu, w Londynie, w Warszawie, w Nowym Jorku. Nie wiem gdzie jeszcze.
Chyba tyle metrem jeździłem. Czy jeszcze jakieś metra odwiedziłem? Czy mogę w ogóle grać w metro? Jak? Które metro najlepsze? No, we Francji zdecydowanie. Francuskie metro w Paryżu jest świetne. Po pierwsze, jest bardzo dużo metra, to znaczy nie ma miejsca w Paryżu, żeby metro nie było oddalone gdzieś maksimum o 500 metrów od ciebie, ale jak mówimy o centrum, to zazwyczaj jest stacja na stacji, co skrzyżowanie jest jakaś stacja metra. Czasem to można przejść, wiecie, spory kawałek miasta tymi tunelami z buta, zanim się, wiecie, ze stacji na stację przejdzie. No, to jest jedna rzecz. Jest czyste. Jest właśnie dobrze, dobre są połączenia. Jak ja byłem w Paryżu, a to było dużo lat temu, więc teraz myślę, że tego więcej może jest, chociaż nie wiem, wy mi powiedzcie. To już były automatyczne linie metra bez kierowców, tych motorniczych, metrowych, nie wiem jak teraz to wygląda. Ja pier... Tego się nie spodziewałem. Ale durna grasz, mi zabolały plecki, mi zabolało. Ja w ogóle się nie przestraszyłem, udawałem to tylko dla... Tak na poczet streamu, żebyście myśleli, że... Żebyście szoty robili i kolegom pokazywali, żeby było najpopularniej. Napijmy się. Dobra. Dobra, idę. No dobra, ale jak tam się dostać teraz? Może właśnie tak. Ja pierdzielę, teraz to się boję, wiecie? Kurde, straszne to metro, powiem wam. Masakra. Ty, ale... Ciągle mnie zastanawia, jak to jest, ta wyspa działa, że ona ciągle działa. Znaczy, że prąd na niej jest, o to mniej więcej mi chodzi. Ale coś buczy. Duch chytrej baby, jak wy te szoty nazywacie. Pamiętajcie, żeby nazywać szoty. Bo inaczej, kurde, ban za śmiecenie szotami. To jest niezłe, że te przedmioty, to ostatnio w patchu widzę, że dodali. Dobra, wiecie co, to jest gdzieś tu na dole, no nie wiem, chodźmy na środek. Że przedmioty teraz questowe są wymienione na liście. A w ogóle te problemy z myszką i z tymi ekranami udało mi się rozwiązać i odkryłem, o co chodzi. O fuck. O kurwa. Piotr, weź mnie, trzymaj, bo tu jest strasznie głęboko. No więc problem okazało się, ja już wiem co się okazało, bo ja w pewnym momencie ostatnio włączyłem tego V-Synka na tym moim monitorze, a to jest taki, wiecie, on się nie nadaje, bo ma tylko tam strasznie słaby ten V-Sync, właśnie taki co just doesn't work, kurde. I niestety to powodowało, że miałem problemy i wczoraj, w co ja grałem takiego, w coś grałem i mi tak myszka strasznie mrugała, ja mówię, no już nie wytrzymam tego, coś spalone. I nagle tak mi oświeciło, mówię, kurde, przecież ja tego FreeSync'a całego włączałem. No, albo właściwie, no, w monitorze FreeSync, a tu Adaptive Sync i... Mówię, nie, no to jest wylew. I wyłączyłem to i wszystkie problemy minęły nagle. Więc powiem wam tak, jak macie... Nie, jak macie FreeSync'a i kartę NVIDIA, to naprawdę zweryfikujcie, czy to akurat na waszym monitorze działa, bo to rzeczywiście nie działa. Za dobrze w wielu przypadkach. Szczególnie na takich właśnie monitorach, co mają mniej herców i nic specjalnego tam sobą nie reprezentują. Gdzie troszeczkę mnie... Ty kurde, bo ja się teraz zastanawiam, bo to wygląda tak jak...
Tu by było wejście, a nie wyjście. Kurde, my się tu byli przecież przed chwilą. No to nie wiem. No chyba, że tu się jakoś jeszcze da. A, są schody, dobra. No to gasimy światło. Ja łażę bez światła, bo chociaż w sumie mogę łazić ze światłem. Jak kogoś zobaczę, to je zgaszę, bo ja będę ich widział, wiecie, na czerwono będą mi prześwitywać, bo mam takie operka. No. Ach, ale kurde, szczuraza. O kurde, to jest jego krew, czy ona tu już była? Dobra. Entry restricted, kurde. No to trzeba będzie teraz kod ogarnąć. 4K się właśnie nie przetwarza długo na YouTubie. Znaczy, normalnie się nie przetwarza i widzę, że się naprawiono. No nie wiem, może wiecie, wcześniej się cieszę. Czy jest jakieś przysłowie albo powiedzenie na zbyt wczesne cieszenie się? Bo ogólnie wychodzi na to, że no, dzisiaj mi się skompresowało całkiem nieźle. Bitrate na 4K chyba 50 tysięcy bitrate'u daje. Ogólnie na YouTube'a spokojnie wystarcza, jest żyleta. O fuck. No i co ja teraz mam zrobić? Tu są w ogóle jakieś numery. Nie, to nie. Tu nie. No, o, tu jest jakaś kartka, notatka. Nazywa się ona NL Note. Zaraz zobaczymy, czy to to. 8874, no powiem wam, skomplikowane to to nie było. 8874. Dobra. Command room. Czy jakieś nagrania? Nie, nie mam ze streama nagrania. Z Meta? Nie, nie. Switch interact, kurde. A co to? Ja już mam się ruszać? Nie mam, czekać. O, jaki grubas. Powiem wam, że na tą okazję chyba przeładuję sobie broń. O, fuck. Kurde, ten grubas tam, powiem wam, był potężny, nie? Dobra, powiedzmy, że tędy się wychodzi. Na pewno dole jakiś klucz. Ciekawe, może to był jakiś quest poboczny. Fuck. Pewnie zawali mi wyjście, będę musiał iść głębiej. Widziałeś spadek akcji CDP po plotce z Sapkowskim? A to plotka? Nie, no chyba to nie była plotka. No ale wiecie, no 60 milionów tamten, no jeśli on chciał, to pewnie mu tam zapłacili 2 miliony. No i nie wiem, ile mogli takiemu Sapkowskiemu zapłacić, żeby... Nie wiem, po co mu ta kasa, te książki się sprzedają na całym świecie, on nie zarabia na tych książkach. Przecież jak ja bym chciał sprzedać książkę, to bym przynajmniej z jednej sztuki tam, no dobra, no nie dostaje się kokosów, no ale się tam, nie wiem, dychę dostaje, czy coś. Poszły te książki na cały świat, to ile on za sztukę dostaje? Nic?
Nie rozumiem, jak to działa. Pieniądze z góry dostał za książki, może też. Kurde, jak tu znów mi coś wyskoczy na mordę. I've switched off the pit. Great stuff. Wounded the snake. Now, time to chop its head off. Prepare yourself carefully, volunteer. It's going to be very hard. I need to talk to the merchant from Severnaya. Maybe he knows something about the creature from the pit. Dobra, creature from the pit. Musimy się dowiedzieć, kto to jest, więc idziemy do... Musimy obciąć głowę tej organizacji, która tu badania na ludziach robi. Secret of the Pit. Kim jest istota z tego? Z Pita. Zależy przez jakie widowisko, ale zazwyczaj jak książka kosztuje 40 zł, to dostaję 4. Co? Ty się nie dziwię, że ludzie sami wydają te książki. Jezu, jakie złodziejstwo. Czy się w ogóle opłaca w takim razie, żebym sobie założył bloga jakiegoś? Czy on by mógł fuck. No dobra, uciekam, bo to w sumie nie potrzebuję go bić, bo ja mam skóry z niego. No to ja bym sobie osobiście sam założył sklepik, nie? No dobra, rozumiem, że ktoś pierwszą książkę wydaje, to może nie. No ale to bym, jak już jestem taki znany jak Sapkowski, to jakiś taki, wiecie, biorę i coś tam ogarniam. A jeśli już nawet nie, wiesz, chcę mieć gdzie indziej, no to okej, mam gdzie indziej, ale mam też swój własny sklepik, gdzie mam taniej na przykład książki. Czyli zamiast 40 zł i 4 zł zarobku dla mnie, to będzie 20 zł i nie wiem, 10 zł zarobku dla mnie. Sapkowski jest znany, on nie musi być znany na świecie, to jak... Może być nieznany na świecie, a niech nawet czyta go 10 razy mniej albo 100 razy mniej osób niż w Polsce, to i tak wystarczy, żeby zarobił, nie? No ty się w sieciówkach nie sprzedasz, ale jednocześnie wiecie, jak ludzie chcą czytać twoje książki. Nie wiem, no. Wiecie, jak on jeszcze po polsku pisze w Polsce. Rozumiem, że za granicą to musi mieć jakieś, wiecie, wtyki, nie wtyki, tłumaczenia. Różne rzeczy, podatki, niepodatki, wiecie, różne sprawy są, które takie, ten, no ale w Polsce, że to jakoś ogarną. Dobra. O, a to co? O, nie byłem tu. Ty, w ogóle jakiś zamek tu jest, widzieliście to? To w ogóle nie byliśmy tutaj. Tu metro jedzie. No dobra, ale Sapkowski nie wydaje pierwszej książki chyba, nie? Patrzcie, tu jest Madman Dawidek. O ty! Się kurde odwinął w moją stronę. Może gdybyś książkę napisał, poradnik dobrego streamera. A wiecie co, kiedyś chciałem taką książkę napisać. Pomyślałem o takim poradniku do streamowania. Żeby ten... Ale nie miałem nigdy na to czasu. Jakbym nie miał, naprawdę nie miał co robić, to może bym napisał. To nie jest raczej dużo czasu. Mam dobrego znajomego, co by mógł mi skład i ten ogarnąć. Znam dużo streamerów, można by tam było wszystkie fajne, ciekawe rzeczy powsadzać. Nie tylko, wiecie, nie tylko takie typu jaka kamera, jakie coś tam, ale wiecie, na przykład zza kulis zwierzenia Dawidka na przykład. Wywiad z Dawidkiem na ostatnią, albo pytania, 10 pytań do każdego ze streamerów, byśmy tam mieli na przykład. Twoja rada dla nowego streamera, nie? No, wiadomo, co druga strona zdjęcia to podstawa jest. Takie jak są te poradniczki naukowe, nie?
popularno-naukowy taki poradnik. No, spowiedź Dawidka. Ty, gdzie ja jestem teraz? No dobra. A czemu ja w ogóle boki? A nie, to jest droga niby. O! To są w ogóle... Nie, to są te pokojowo nastawione. A głowa im się świeci. Zauważcie, o kurde, co tu się dzieje. O fuck! Patrzcie, widzicie co tu jest? Coś tu lata, to są chyba zwłoki, Jezu Święty. Nie fajnie. A ja w ogóle mam to narzędzie do łapania anomalii, a tam było, że jakieś artefakty. Ja w ogóle nie mam tych artefaktów, tu się wsadza sloty z artefaktami, nie? No i ja nie mam żadnego, więc moim zdaniem trochę oszustwo. A to w ogóle jakieś samochody, nie, to motocykle. Ty, to jest chyba wybuch zatrzymany w czasie? O co kurde chodzi? Nie wiem, biegnę dalej. Zgłaszam stream, aż wprowadzanie w błąd. Dawidek, wiedzieliśmy, że cię zapieczę, kurde, tyłek, że ja gram w metro, a ty nie. No, tak czy siak, no taka książka, tak? Mi się gdzieś ten... myślała, nie? To, ale tylko kto by to kupił? Wydaje mi się, że z uwagi na porady to by to może kupili streamerzy, może jacyś tacy wannabe streamerzy, wiecie. No trochę tego jest naprawdę. Takich ludzi, którzy chcą się zająć streamowaniem, to jest naprawdę sporo. My wiemy tylko o tych, którym tam powiedzmy wyszło, bo mają 3 widzów co najmniej. Albo 0, ale udało im się chociażby zacząć. No, ale... No drugie to właśnie by było na przykład taki właśnie tam jakieś zwierzenia Dawidka, zdjęcie stanowiska Dawidka, opis komputera, no to myślę, że jakby tak zebrać tam od iluś streamerów takie coś, to na pewno by też ludzie na przykład byli zainteresowani, co tam ten, nie? Co tam jest ciekawego. Moją biografię, o jest, może kiedyś napiszę, ale moja biografia nie jest ciekawa. Porady na YouTube. No tak, ale to co się... Książka to jest jednak książka. I naprawdę niektóre rzeczy się, wiecie, na YouTubie to włączasz film, zanim znajdziesz, co ci potrzeba. Pełno bajdurzenia w tych filmach. Sneak attack. Czemu on nogami stojąc do przodu ten... To powiem wam, że sneak attack jest słabym atakiem. Myślałem, że jak zrobię sneak attack, to wiecie, to będzie sneaky piki, kurde. Fajny taki. Jaki słaby ten sneak attack był. Dodatkowo self-publishing daje ci pieniądze na konto od razu. Wydawnictwo to nawet pół roku czekania na kasę, a no tak. No, no. Dziękujemy za zgłoszenie. Dawidek, a jako co ty to zgłaszasz? Bo ja to nawet nie wiem, bo ludzie właśnie takie głupoty piszą, a ja się zastanawiam, jako co to można zgłosić. Kurde, no nie wiem, czy ten sneak attack nie wyszedł. Bo on... No, więc zastanawiam się, czy ten sneak attack nie wyszedł, bo... Bo jest słaby, czy po prostu nie wychodzi, bo jest słabszy niż ten zwykły atak, nie wiem, musiałbym podejść do typa najpierw, sprawdzić czy jest tam takedown. Wszystkie moje dziewczyny Jan są Shibo hit. No, to byłby hit, kurde. Ale nazwałbym, tytuł bym dał Baby. Prosto by było. Błędy tu.
czuj tak. Czekajcie. No. No. Ty, ale broń mi się nie zepsuła przypadkiem, nie. Ale w ogóle jaka tu się posiadłość. Rockefellera chyba. O fuck. Gdzie oni idą? Tu? O Jezu, 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 Jezu. Też, że moja postać jest taka skryta. Jak skrytobójca, kurde, ninja. Dziś El Clasico oglądasz. Co to jest El Clasico? I co to jest do oglądania w tym? Nie wiem, co to jest El Clasico. Byli jacyś silni, oni są... Ja też mam dobrą postać, nie? Czy jestem przeciążony? Idziemy dalej. Patrzcie, jaki tu jest obraz. Obraz, kurde, naukowca. Teraz książki youtuberów wchodzą na listy bestseller, gdzie 300 stron pierdolą o niczym, to znaczy, że wszystko da się sprzedać. No nie wiem, wiecie co, nigdy nie czytałem książki youtubera. Wy w ogóle, ja mam tą chyba książkę od Roka, ja bym ją musiał przeczytać, co tam jest popisane. Czy ktoś ją czytał, bo ja nigdy jakoś... Ja mam tak, że mam, jak dostaję książki, a mam takich znajomych, których dostaję tam jedną, dwie książki w roku, to ja je później czytam przez cały rok, po prostu jak podróżuję, to je biorę ze sobą. Strasznie dużo mi to czasu zajmuje, czytanie ich. No ale coś tam sobie poczytam, nie? No i teraz zastanawiam się właśnie, jak to, no nie wiem, nie mam czasu na czytanie książek youtuberów trochę. Oczywiście mi się teraz przypomniało, że tą od Roka mógłbym przeczytać i zobaczyć, co tam jest, ale nie czytałem jej w końcu. Ktoś czytał? Miał okazję? Czy to jest bardziej o życiu, czy o pracy, czy... Czekajcie, bo ja tu łażę, a tu nic nie ma. Gdzie ja mam iść? Gdzieś na dół. Po co ja tu u góry jestem? Aha, bo tu są schody. O nie. The door's locked. One of the security guards must have the key card. O kurde, one of the security guards. Co jest, kurde, ze schodami, nie tak? A, tu ktoś jeszcze jest. U, a on w ogóle plecak ma. A ten jest mocny. Jakiś oficer był.
Wie, ta broń nie wiem, czy to nie lepsze niż to, co ja mam. Dziwny test. Dostałem broń na początku. No i mam ją do teraz i właściwie to jest najlepsza broń. Ta książka to takie przeplatane historie życia z historią rozwoju internetu. YouTube trochę o dojrzewaniu. Ja przeczytałem. Czekajcie. Już czytam, co tam kto ma do powiedzenia. Ja przeczytałem ogólnie takie opowieści strasznie rozleczone. Można przeczytać, ale coś wybitnego to nie jest. No dobra, no. Dobrze wiedzieć. No, Rok dużo opowiada historii, jak w sumie rzeczywiście jakby je zebrać w książkę, to czemu nie? Dobra, patrzcie, co tu robią. Mięso. To jest, kurde, polska rzeźnia. Tak właśnie mięso później trafia do kebaba. No fakt, co to było? Słyszeliście to? There's got to be backup generators somewhere. There's some kind of pattern in these colors. Ja bym chciał Dawidka książkę przeczytać. Dawidek. Jak sprzeniewierzyłem się Bogu i przestałem chodzić do kościoła. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu oni są tacy głupi i nie reagują, to oni dlatego nie reagują, bo oni stuna mają po tym pierwszym uderzeniu. Ja jestem, kurde, super sneakerem. Sneakersem może. To byłby hit, kurde. Pierwszy apostata Radziąkowski. Time remaining until commencement of decontamination. 60 seconds. Nie wiem, jak to zrobić. O, fuck. Nie rozumiem. Decontamination system initiated. Time remaining until commencement of decontamination. 60 seconds.
Nie wiem, czy to na jakiejś podstawie mam to? Jest jakaś kurde zagadka logiczna, ale nie kumam tego. Powiedzcie mi, co z tym zrobić? No i co, teraz rośnie to. A, czekajcie, bo może trzeba kolorem... Czemu to się znów zresetowało? Świecę światłem. Ma pomysł? Decontamination commencing. System rebooted. Jeden, dwa, zero. No jest sześć kolorów. Ktoś pomyśli, o co tu chodzi? Czaję tego. 50 sekund. Może obejrzyj ten pokój, ale co tu jest do oglądania? To wszystko jest to samo. 40 sekund. Świecę, patrzę, no nie wiem. 20 sekund. No nie wiem, może to nie tutaj. Tu nie ma jakichś widocznych tych. No i co? No nie, może to już jest zrobione? 5-4, co to? Co 5-4? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem jest tych. No nie wiem, co z tym zrobić. Ktoś ma pomysł? Nie ma tu jakichś podpowiedzi żadnych za bardzo. No tu coś jest, jakiś drut idący do tego. I koniec. No nie wiem, no i są te energy cell, ale... Co to mi daje, że ja... No nie wiem, jak to wsadzę, to się znów uruchomi. A, dobra, już wiem, o co chodzi, sorry.
Ja to pewnie muszę po kolei wyciągać i tyle. Czekajcie, wrócę. Znów się zresetowało. No nie wiem. 10 seconds. Może użyj latarki, bo właśnie świeciłem. To nic nie dzieje. Moim zdaniem chodzi gdzieś o pierwszy. O pierwszy, który podniesiemy, nie? Dobra, zresetowały się. Dobra, no to podnoszę czerwony, prawy. Nie. Kolory tęczy po kolei, ja nie wiem jakie są kolory tęczy. Czemu uciekam? Bo to zatruwa. Moim zdaniem trzeba po prostu podejść do tego, po kolei je spróbować i któryś wyciągnę i nie będzie jęczał i wtedy później kolejny wyciągnąć. Że to chyba o to chodzi, tylko że jak mam minutę na to poświęcać na każdy jeden, to będziemy tu przez pół godziny to robić, nie? Więc niech ktoś może wygoogluje, o co tu chodzi. Czasem nie mam koloru obok paska energii? Jakiego koloru? To jest kolor mojej latarki. Dobra, czyli to nie był ten pierwszy czerwony, a ten? Też nie. Tylko nie wiem, czy to nie jest, wiecie, czy, bo mi się, ja już tam je przełożyłem. Nie wiem, czy tego nie trzeba od początku zacząć. Mówię, wyjdę z niech to się. A może tu coś jest? Co znów? Pojebane. Czy coś na ziemi nie ma? Świecę tym ultrafioletem, ale nie ma, no nie wiem. W rogach pokoju klika, mruga czerwony, nie? Jeden, dwa, zero, osiem, jeden, dwa. To chyba nic nie oznacza. Czy patrzę na sufit? Widzę, co ciężko, na suficie nic nie ma. Mówię wam, wydaje mi się, że...
trzeba to po kolei robić. Kable idą jakby do jednego, no idą. Dobra, zróbmy drugi. Kurwa, też nie. Nie wiem, może ktoś wpisać to w Google'a i wygooglować rozwiązanie tego, bo mówię, nie chce mi się trochę to, no będziemy tu siedzieć, to nudne jest. Ten spending like 15 minutes trying to find the code in the building, my friend, and I noticed that colors match with the colors of rainbow. I co, tylko tyle? 30 seconds. Kolory tęczy, no dobra, to zrobimy kolory tęczy, to trochę takie bez sensu. Jak to nie ma tęczy pod ręką, to co ma zrobić? Ale my się czerwony już robili na początku i to nie by było czerwone. Chyba, że trzeba naprawdę je po kolei powyciągać i tyle. Teraz zobaczymy. No właśnie, trochę jest takie. Dobra, czyli mówicie tak. Czerwony. Pomarańczowy. Żółty. Yellow, green, light blue, blue, violet. A to jest, co to jest? Dobra, to jest yellow. A to jest green? Light blue. 30 seconds. Bo coś nie zadziałało. Je trzeba chyba powsadzać po kolei, to zaraz zobaczę. Tylko gdzie jest początek w takim razie? Dobra. No to... To jest czerwony. Pomarańczowy. Żółty. Zielony. Jasno-niebieski. Ten zielony to taki... Ty, coś tu jest nie tak. Ach, zapomniałem, że to tu. Zajebiście. Głupia zagadka, no bo wiecie, no dobra, no tęcza tęczą, no ale kurde, kto ma tęczę przy komputerze, nie? No wiadomo, że sobie można wygluglować, ale robić zagadki, które pomogą, no wiecie, tak jakbym ja tu jakiś, nie wiem, ciąg Fibonacci'ego wstawił i kazał ludziom odgadywać, no żeby ktoś musiał googlować, to tak trochę bez sensu, nie? Jakby jeszcze gdzieś była jakaś ściąga z tęczy, nie wiem, tęcza narysowana na ścianie. Wiecie, że dziecko narysowało, albo jakaś książeczka. Dowiemy się teraz prawdy. Yes. Zaraz się dowiesz, czemu była tęcza, kurde. Oby nie.
Well, hello there. You're probably surprised. Co ten głos z naszej głowy? Maybe it'll be better like that. All like that. Volunteer. This is 400. I have a mission for you. Don't go off your rocker, damn it. So, can you tell me your name at last? Just try. Well, no luck. Don't you know your name? You pursued the truth at the cost of everything else. But you know what that truth is? The truth is, nothing exists. And nothing can exist. Day X. The last day of our planet. Of humanity. Of civilization. Nothing really happened after this day. You know, humans are strange creatures. We get an idea. We chase after it. And don't notice anything else around us. Meanwhile, the fate of humanity gets relegated to some gray area. It becomes blurred. Sensations, emotions, empathy. All those things get shoved aside when something's ahead of me that truly motivates you. I had that motivation. I had a goal I strive towards. I created new light. I created a great many things that could have changed the world for the better. Like that scared away the stupid little humans. They decided to cut themselves off from me to take away my creation, New Light, and lock it away on an island. Naive idiots. I never lost sight of my goal. I would have done anything in my power to achieve it. And I did. Destroying everything in existence was not part of my original plan. I didn't want that to happen. Volunteer. They left me no choice. I had to reveal the truth to everybody. And the truth is, people don't want to change. They don't want to stop destroying our world and killing each other. They don't want to understand that war is the ultimate evil. The only way of controlling the chaos is to become the chaos. Collapse the chaos, devour it, and become the highest level of chaos. The nucleus that begets all else in this vortex of providence. And I have done it. I have by duchenia. I have turned our world into an endless illusion. One that I myself control. I create histories, people, everything. The truth is, neither of us exists. We are the quintessence of the thoughts, conscience, shamefulness, fears, aspirations, and desires of a single human being. A living, private universe, which is the world we now inhabit. Isn't it beautiful? Did you ever stop to think why you have no recollection of your life before your appearance in Greenwich? Fragments of briefings, some important mission. The vague memories of people disappear as if into dense, swirling fog the moment you try to make out their features. You are the personification of my longing to turn everything back to what it was. You are my conscience. You are the volunteer. The thought in my head that began to drill holes to the walls that concealed my emotions, my fears, and my agony over all the losses I've suffered. Well done, volunteer. You're quite good at it. The truth is, everything's in vain. Everything will just repeat itself. There's no escape. There's only nothingness. Volunteer, your mission is complete. It's time to go. Kurde, strzel w ten ekran tam z przodu, a nie w siebie. Jezu, co za głupek. Trzeba będzie w save'a wczytać. Whenever something truly terrible happens, something that's filled with scores of dead and an abundance of pain and suffering, historians will later paint a picture of an event that was totally unforeseen by anyone. It is as if the people lived in utopian illusions, wore rose-colored glasses, and not a single soul suspected the advent of something altogether awful. People crawl about like ants on their giant round anthill. They eat, multiply, and die in an endless cycle of life and death, and none of them understand the purpose of that cycle in the bigger scheme of things. They are blind. So blind, in fact, that they never notice the things that really matter.
Their blindness only evaporates miraculously when everything has already been decided. When they behold with wide and terrified eyes how a gigantic, dirty, heavy boot comes slamming into the anthill, destroying in an instant centuries of history. How can millions of people all be surprised at the same time? There are no surprises, only an unwillingness to see, and a willingness to conceal that which lies bare for all to observe. Czyli to jest koniec gry. Mieliśmy obciąć głowę wężowi, pokonać tą organizację, a wszczęliśmy sobie w łeb w jakimś bunkrze. No nie podoba mi się mocno takie zakończenie, bo to dla mnie nie jest żadne zakończenie, to jest kupa. Ale nie wiem, może ktoś na przykład na YouTubie stwierdzi, Jezu, ale się wczytałem w to wszystko. O, ale czekajcie, bo on się obudził. Wow, czyli on mu się wszystko wydaje teraz. A ten koleś kim był i kim był ten z bunkra? No nie wiadomo. Quest completed, level 26. Take to the... No to nie wiem w końcu, czy to jest... Pogadam z merchantem, o co chodzi. Może mi coś powie. Volunteer. Do you want some information? Yeah, I was recently in the pit and saw a huge monster there. It looked like a man, but... You went down to the lower levels of the pit? You're crazy. I don't know how things are in the southern part of the island, but up here, everyone knows that you don't want to even see the Guardian of the Pit. Even the new lighters won't go there. Guardian of the Pit? Guardian of the Pit. They call it a blind man. It's a dangerous, scary beast. And there's a lair there. Can anyone tell me more about it? I don't think anyone can tell you more, but you can read. There's a bunker nearby. Some locals used to live in it. One of them wanted to kill the blind creature. She said that it was time for the story to end. What she had in mind is anyone's guess, but she kept notes. They're probably still in there. Okay, I'll go there. Thank you. Remember that they were all eaten by the mob that came through here 2 months ago. Be careful. Dobra, czyli w sumie są jakieś, nie wiem, no jak to nazwać, questy poboczne? Typu, idź do pita i w tej picie wejść, coś zrób. No to tyle w temacie questów pobocznych. Muszę coś kupić od niego. Nie wiem co to są te nullifiery. Ale ja miałem jakieś anomalie, łapać jeszcze jakieś te. No nie wiem, no, ale no, na pewno to nie jest koniec jeszcze, to wiecie, to tak nie myślicie sobie. Stamina o 50%. Lżejsze artefakty. Co tu jest? Series of Attack Increase. A nie. No dobra, jakieś tam perki żeśmy pozdobywali. No to wrócimy do tego. Myślę, że wrócimy do tego. Teraz sobie godzinkę graliśmy, zrobiliśmy jakieś tam questa. Myślę, że można jeszcze wrócić, zobaczyć co to w tej picie siedzi. A tu widzicie, on ma też jakieś inne questy. Nie są jakieś wybitne tam pewnie, pomóc komuś, gdzieś iść kogoś zabić. Ale może takie poboczne. A kto wie, a może to jest, wiecie, tak poboczny lepszy niż główna fabuła, co? Co o tym myślicie? Mogłoby tak być? Może by mogło być. Raczej nie. Teraz żeście podsumowali, a może jednak.
Okej. Dobra. No to koniec. Koniec Isolate na dziś.